Szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia. Ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, przeżywamy to przygotowanie do tej uroczystości rocznicy, dwudziestej rocznicy, poświęcenia, konsekracji tej świątyni, tego miejsca, właśnie które stało się tym szczególnym miejscem, poprzez które Pan Bóg chce wylewać swoje łaski. I tu powstaje dla nas pewne pytanie. Jak to rozpoznać? W jaki sposób? Te Boże bogactwo tego miejsca może stać się dla nas bliskie. Z pewnością to, co słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu postawa tego króla, Sydonu, który przekonany o swojej wielkości, zapatrzony w siebie, taki człowiek nie jest w stanie pojąć tego, co nam Pan Bóg daje. Nam trzeba tej pokory, Pokory, która pozwoli właśnie dostrzec Boży dar, który dla nas ludzi jest tak bardzo istotny, ale ponieważ wymaga tej pokory, tak często będzie ignorowany. Ta nasza świątynia stała się takim znakiem dla całego świata. Położono na wzgórzu, które który nazywamy wzgórzem Bożego Miłosierdzia, zobaczmy, że Jego architektura przypomina nam Łódź, Łódź, która wpływa na dzieje, na fale dziejów naszych, naszych czasów i staje się łodzią nadziei dla konkretnego człowieka, dla społeczeństwa bo oto zbliża się ta moc, która może mnie wyciągnąć z otchłani potępienia zagrożenia. A chodźmy dalej, wchodząc do tej świątyni, oto przy wejściu te piękne dwie kropielnice, czymże one są, kiedy wkładamy do nich rękę i żegnamy się. Przypominają nam ten pierwszy dar miłosierdzia, jakim jest Chrzest Święty. Ta brama, poprzez którą wchodzimy do wspólnoty wierzących, do wspólnoty tych, którzy przynależą do Chrystusa. To brama. Gdy podnosimy oczy, widzimy obraz Chrystusa miłosiernego który zwraca się do nas. Uginają się więc nasze kolana i klękamy pokornie przed Bogiem, który przynosi nam radość odkupienia. A to wejście Zbawiciela, zobaczcie, jak, jak też jest wymowne. Oto idzie przez te osty i ciernie, łamiąc je, dusząc to zło, które dokucza człowiekowi. Oto wchodzi w historię człowieka, aby nieść dobro, aby nieść dobro człowiekowi. I patrzmy dalej. Oto z tego obrazu promieniuje ta dobroć Zbawiciela, a rękami tego Zbawiciela stają się święta siostra Faustyna i święty Jan Paweł II. To ci, którzy potrafili zrozumieć to Boże przesłanie, które płynie z jego serca i przekazać nam, odnowić to przesłanie w Kościele. Patrzmy uważnie dalej. Oto po prawej stronie Zbawiciela, niczym serce całej tej tajemnicy, obraz Matki Bożej i miłosierdzia, podarowany przez wspólnotę kościoła z Wilna, tam gdzie dokonały się te objawienia, tam gdzie ten obraz jakoś powstawał. To też przesłanie nie ma. Tej transmisji Bożego Miłosierdzia bez obecności Matki Najświętszej. I dalej, patrzmy, oto te ręce Zbawiciela wyciągają się znowuż dalej, i widzimy konfesjonały. Konfesjonały, w których ta łaska miłosierdzia podnosi nas, czyni nas na nowo ludźmi, którzy stoją na nogach. Tak, to ręce Zbawiciela, które nas ogarniają. Tam dokonuje się ta tajemnica podnoszenia człowieka z jego upadku. Tam przejawia się ta wielka moc Boga miłosiernego, bo tylko u Boga to jest możliwe. To nie jest możliwe u człowieka. Człowiek zagubi się tak jak i udasz. Oczywiście na tych rękach Zbawiciela trudno nie dostrzec i drogi krzyżowej. To właśnie ten los człowieka, który bierze na siebie Zbawiciel, jedyna rzecz, że On do tego losu człowieka dopisuje to, co mamy w ołtarzu. Jego zwycięstwo nad złem, Jego ofiara, ale i zwycięstwo nad złem. Oto historia. Zbawiciela właśnie kończy się jego wiktorią. Wróćmy do obrazu. Pod tym obrazem tabernakulum, jakżeż wymowne także. To tabernakulum opromienione czy to promieniami łaski, czy niejako deszczem łaski, bo przedstawiające cały świat, bo to jest prawda. Że Jezus Chrystus, Syn Boży, pragnie zbawienia każdego człowieka, całego świata. I to tabernakulum jest znakiem tej zbawczej obecności Boga pośród nas. A chciałbym przykuć Waszą uwagę jeszcze do takiego szczegółu. Tamta czerwona lampka pod tabernakulum to światełko czerwone to światło zapalone przez drżącą i chorą już ręką świętego Jana Pawła II przewiezione z troską tutaj właśnie do nas jest tak jak zawsze płomień świecy daje ciepło i światło to przejaw miłości miłości Boga do człowieka i właśnie ten pokorny znak. Ten delikatny znak. Zobaczmy. Ale jakżeż wymowny. To żywe światło. Ile ono potrafi nam powiedzieć. A Jezus umęczony i zmartwychwstały zbliża się do ołtarza. Co prawda przybiera postać takiego czy innego celebransa, ale to jest zawsze Jezus, z którego serca płynią strumienie łaski. I to właśnie tutaj przy ołtarzu jest centrum tego kościoła, tej świątyni, to tutaj jest źródło sakramentów świętych, to tutaj spływają strumienie łaski na nas, strumienie prawdziwego życia, zbawienia. A tu obok ołtarza, to miejsce, z którego teraz staram się pokornie służyć Bożemu Słowu. Zobaczmy, to nie jest mównica. To nie jest mównica na jakimś wieczu. To nie jest mównica nawet w Sejmie czy w jakimś klubie. Ile razy tam padają kłamstwa. Tutaj jest słowo Boga, tak różne od słowa człowieka. Tutaj jest słowo Boga, który nas stwarza, przemienia, odnawia. To też wielki znak Bożego Miłosierdzia, i chociażby dzisiaj, kiedy słyszymy te słowa. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne. Wierzysz w to? To nie są słowa księdza. To nie są słowa z jakiegoś manifestu. To słowa, które płyną z serca Boga samego. Dla nas. I oto, ukochani, wchodzimy do tego cudownego miejsca. Wchodzimy z bagażem naszych doświadczeń, czasem trudnych i bolesnych, czasem radosnych. I oto tutaj, opromienieni tą łaską, atmosferą tego szczególnego miejsca. Teraz z wiarą powtarzamy Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Każdego człowieka, nawet tego zaprzedanego i złego według ludzkich opinii. Dlatego dodajemy, zmiłuj się nad nami wszystkimi, nade mną i nad innymi. Zobaczcie, ukochani, tajemnice tego szczególnego miejsca. Ile tu duchowego bogactwa, ale trzeba je pokornie odkryć. Ile tutaj nadziei, ale trzeba pokornie uklęknąć i zobaczyć. Kto odczuwa pragnienie, mówił Pan Jezus, niech przyjdzie do mnie i pije. Ja pragnącemu dam pić darmo ze źródła wody życia i jeszcze zapewnia, że ci, którzy z tego źródła będą spożywali, z jego wnętrza popłyną strumienie wody żywej dla innych. Oto ukochani, wezwanie dla nas, przychodzących w to szczególne miejsce, i cieszących się bogactwem tego szczególnego miejsca. Ale trzeba nam go nieustannie odkrywać, nim żyć i tę nadzieję nieść światu. Amen.